Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobra, myślałam, żeby tak kichać, przepraszam. Cześć Adrian, cześć Futrzasta, cześć Lawrence, hej Legion. Cześć Gabi, jak miło, że nas zaszczyciłaś swoją obecnością. Cześć Fuller, cześć Precel, hej Aiden, cześć Niebieski Komputerze. No, też co dawno nie widziałam. Cześć MB. Cześć Myszko. I cześć Seba z ciastem. Ja nie wiem, znowu będziesz robił smaka. Nie, myślałam, że kichnę, Lawrence. Nie ziewałam. Cześć przyparetetowany. Witam. A, co tam u was? Jak wam dzisiejszy dzień minął? Ja dzisiaj miałam bardzo dużo zajęć, jakoś tak się zebrało w sumie nie... Ojej! Cześć Wacław, dziękuję bardzo za cheerki. O, jaki pusty kieliszek i taki samotny ten cheerek. Chociaż nie, tam chyba jakieś polołki są. No. Muszę jakoś, nie wiem, powiększyć tą szklankę czy coś. Cześć White and Blacks. Witam. Mam tylko nadzieję, że mi internet nie wywali, bo ostatnio lubi się strzelić w ocha. O, to nieładny internet. W pupkę go. Na karnego jeżyka. Maksowałem AC2 dzisiaj. Dotarłem do Wenecji i jak na razie wszystkie lokacje mam na 100%. O mój Boże, Seba. Jestem pod wrażeniem, bo ja tam nie robię chyba wszystkiego na 100%. Na zamulaniu w MC. Walka ze smokiem i moja najgłupsza śmierć w historii. O nie! Lawrence, opowiadaj, czemu umierasz głupio w Minecrafcie? No, widziałam Futrzasta, żeście tam jakieś nielegalne zgromadzenia na tym Discordzie robili. Dawno nie widziałam tyle osób na pogaduchach. Aż byłam w szoku. Dobra, weźmy sobie chociaż grę uruchommy. Byłoby dobrze. Jeśli Epic mi na to pozwoli. Coś oni chyba... się aktualizowali mi dzisiaj. Chillowanie, może wzbudzanie litości. Co? Wobec osamotnionych cirków. Ej! Ja nic nie wymuszam. Ja miałam maksować TR, ale się zagadałem na Discordzie. O, też widziałam. Maksowanie tej gry i zbieranie piórek mi zawsze w mojej pamięci. Boże, nie. Ja bym nie dała rady z tym zbieraniem piórek jeszcze dodatkowo, bo to jest takie męczące. Ta gra jest w ogóle męcząca ze zbieraniem wszystkiego na 100%, że... wrócimy kiedyś, MB. Wrócimy. Tylko no, na chwilę obecną nie bardzo, no bo mam za dużo zaczętych gier i chcę to pokończyć, to mam pozaczynane, a potem sobie będziemy wracać do gier, które były kiedyś zaczęte. Na, Seba, ty cheaterze! Cześć, Lisowaty, dziękuję bardzo za cheerki. A, one są słodkie, te bałwanko, narwalki, nie wiem co to. Glify też są z tym. Ja nie wiem. Przecież zostało ci pira ze drzwi około 40 minut gry. O, no to u nas jakaś godzina, nie? Dalej fabułę w ME3. A gdzie jesteś w Mass Effect'cie trójce? Ja muszę wrócić do Andromedy, jak będę miała czas. Cześć Maciek. Patrz, bo dzisiaj mija 19 rocznica wypadku mojej cioci. O. Współczuję bardzo, Myszka. Nie, dzisiaj nie będziemy dealować. Dzisiaj będziemy kończyć horror. Boże. Ja nie mogę. Co się dzisiaj mi dzieje? Bad ending. Jaki bad ending? Wszystko super, zakończymy. Biegałam jak głupia i nie wiadomo ile czasu po tych lokacjach, żeby znaleźć na przykład jedno piórko. No, nie dziwię się, Gabi. Jak ja zobaczyłam, ile tych piórek jest w ogóle do zebrania, to od razu sobie darowałam. Fabuła Desmonda robi się interesująca. No, to są jakby cała ta trylogia tych asasynów z Ezio'em, czy tam z tym Desmondem, była najbardziej chyba lubiana przez graczy asasynów. Raczej asasyny. O, wiecie o co mi chodzi. Czemu ja mam tę grę tak głośno? Ała, bo mi uszy odbębnią się.
No, aczkolwiek ja z fabułą Asasynów to zawsze mam problem i nigdy nie ogarniam, także niedawno odbiłam Cytadelę z rąk Cerberusa. Uuu, fajno. Fajno, fajno. A z kimś robisz romans? Legion? No to mnie zawsze najbardziej interesuje. Nie, myszka, po prostu zakrztusiłam się czymś, nie wiem, coś mi wpadło do gardła. Jedynkę, dwójkę i Brotherhood, a mam wszystkie części do Unity. Ja też mam chyba prawie wszystkie części. Głównie większość mam dlatego, że były za darmo gdzieś kiedyś. No właśnie, Seba, masakra. Ostatnio przeszłam Rayman Legends na prawie 100%. Zostały mi tylko dwa lub trzy puchary na złoto, ale uznałem, że nie ma sensu się męczyć. Gra ma sprawiać przyjemność, a nie męczyć. Ojej. Ale tak, podziwiam MB, także brawo. Mam wspomnienia, no. Fragmenty Animusa były chyba robione na podstawie tych piórek, tylko do fragmentów dali już lokacje na mapie, które trzeba szukać. O, smutek. Nie, żadna koronka. Dalej nie ruszyłem z Andromedą. O nie, lisowaty! Trzeba cię pogonić. Tali albo Liara, bo aż mnie wkurza w tej części i wysłałam ją do projektu Tygiel. Dobrze. Chociaż ja aż bym chętnie zobaczyła, jak wygląda ten romans, biorąc pod uwagę, że ona jest taka wykoksana, w ogóle jak modelka wygląda w tej części, także z ciekawości bym zobaczyła. A Tali ma śliczny romans i w ogóle. Liara to tak w sumie średnio trochę mi się podobała, ale Tali. Ali jest jednym z moich ulubionych. Mega skrzynkę mojej prababci. Fajne są takie skarby. O, a my akurat kończymy grę dzisiaj w komputerze. Znaczy, taki jest plan ogólnie. Dobra. W rogowisku Wiktora Dan znalazł to, czego najbardziej się obawiał. Odciętą głowę syna. Jego rozpacz przerwał głos w głos Adama pochodzący z kompasu. Jak to możliwe? Czy Dan w końcu uległ szaleństwu? A może to jakaś sztuczka? Odpowiedź kryje się w miejscu zwanym sanktuarium. Osoba podająca się za Adama powinna już tam na niego czekać. Okej, czyli ten Adam tak naprawdę nie zginął, przynajmniej w teorii. Aha, znowu mam desynchronizację i znowu muszę spać. No, Tali jest cute. Trójce z nią dziwne rzeczy zrobili. Ja, mi się ona nigdy nie podobała, lisowaty. Ja z nią zrobiłam romans. Chyba w jedynce, żeby po prostu zobaczyć jak, tak z ciekawości, ale ona ma dla mnie jakiś taki dziwny charakter i strasznie mam problemy, żeby ją polubić. Więc znaleźliśmy głowę syna, ja nadrobiłam do podróży po głowie mordercy. No, możeśmy trafili do jego kryjówki, do kryjówki tylko mordercy. I tu znaleźliśmy tą głowę, z tym, że to nie jest głowa Adama. Jemu się wydawało, że to jest głowa jego syna. Chyba, przynajmniej z tego co zrozumiałam. Dobra, nie wiem, idziemy stąd. Ostatnio, aha, graliśmy tu w grę. Czy myśmy ją przeszli? Ten fragment? Tak, chyba tak, dobra. Szóstego poziomu nie mamy. A, chcę stąd wyjść. Dobra, i dokąd ja mam pójść w ogóle? Mam jakiś dziennik? Aha, znajdź sanktuarium. A jak mam je znaleźć? To jest bardzo dobre pytanie, bo nie wiem. Cześć, Oski! O Boże, MB. Nie, ja chyba tego nie ogarnę. Znaczy, w sensie rozumiem, jakby system tych gier, które mają być po kolei, ale jakby nie rozumiem całej fabuły Asasynów, tego, nie wiem, całego połączenia z Animusami. To wszystko jest takie skomplikowane dla mnie. Ja grałam głównie w Asasyny nie dla fabuły, tylko dla po prostu gameplaya, nie? Się zrobić tej pobocznej misji, jak już się wyjdzie z tej piwnicy. No, właśnie taka trochę lipa, Gabi, ale być może da się jakoś wrócić, ale no nie wiem. Na chwilę obecną nie wiem jak, nawet. Nie wiem za bardzo, czy mam się wracać, chyba mam się wracać, nie? Nie wiem.
Szkoda w sumie, że nie dokończymy Ogniem i Mieczem. Wciągnęła mnie fabuła. Jestem ciekaw, czy nasz bohater i materialistka będą razem. Boże. No, to trzeba by było przeszukać dokładnie to miejsce i te wszystkie komputery po drodze, a ja sporo chyba ominęłam z tego, co widzę. Cześć, jest Jaraniec. Witam. Byłem po długiej przerwie u Mary Kate i odkryłem, że ma teraz psiaka. Ojej, to ona już bardzo długo ma pieska. Także bardzo długo się u niej nie było, mój drogi. Czy to jest jakiś ten, mogę przekręcić? Nie. Nawet nie wiem, skąd żeśmy przyszli w ogóle. Chodźmy tędy. Nie wiem, czy ja tędy przejdę. Nie przejdę, rozumiem. Jest jakaś klatka z ptakami. Czy ja może... A tu? To mi coś pomoże? Nie, nie pomoże. O, ale tu mogę przejść? Nie, nie mogę. Ale kupa. Nie mogę tędy pójść. Dobra, w żadną stronę się nie mogę ruszyć, no to lipa, to idziemy stąd. Nie wiem, chyba że da się przekręcić zawór. Nie, chyba nie. Cześć, Torgus. Kanały w grach są najgorsze. No, nigdy nie cierpię kanałów w grach, po prostu... A w każdej praktycznie grze musi się znaleźć jakiś fragment z kanałami. To jest po prostu jakaś paranoja. No, wstań. Nie wiem, czy ja się wrócę w ogóle tą samą drogą, ale zobaczymy. Reseba by się przydał. O, chyba się nie wrócę. Wszystko mnie zablokowali. A bo myśmy spadli tu chyba w dziurę czy coś. O nie, to my to sanktuarium musimy tu znaleźć. O kurde. To trochę lipa, bo nie wiem, gdzie szukać. O, cześć, Max! Witam! Już cię dawno nie widziałam. Ojej, dziękuję! What's up, Ranger, bardzo. Na szczęście, koniczynki. Dziękuję. Kanały pewnie robią za mroczną lokację i rekompensują jumpscary. No, pewnie tak. Dobra, pytanie... Aha, bo ja się znowu tu wróciłam. Mi się wydaje, że coś tu trzeba by było zrobić, ale nie wiem co, bo tu się nic nie da. Tak jakby, tu nic nie ma. Chyba, że trzeba się wrócić do tego jego miejscówki i ogarnąć coś stamtąd. Tylko gdzie to było zaś? Tutaj. O, cześć, Wierzba. Ciekawe, gramy w grę o nazwie Observer, a my obserwujemy Anię, ale Twist. Tak. Ja to jak plot twisty. Ja oglądałem ostatni odcinek czwartej dynastii, od tamtej pory jej nie odwiedzałem, ale sobie niedawno przypomniałem, że Mary istnieje na YouTubach, bo nie. Dobrze, to w sumie miłe, że sobie przypomniałeś. Dobra, weźmy nasz super... Noctowizjor. Świetnie to powiedziałam, po prostu. Ej, zaraz, gdzie my jesteśmy? Czekajcie! A to? Tu możemy wejść? Właśnie. Ale są głupia. Głupich nie sieją. Tutaj. Przecież. I tu jest to, co żeśmy widzieli stamtąd, ta klatka. Teraz pewnie tędy. Cześć, Malinka! Wydawała mi się mapa. Nie umiem korzystać z map. Ojeju. Z nosa mi leci. Dobra, gdzie my jesteśmy? Halo. Tu się coś tam teges? Nie. Tu się... O Jezus Maria, co za dźwięk. Jakieś stare reklamówki. Tu jest... Ojej. Łomat!
dzisiaj powiem, że dopiero dzisiaj zaczęłam oglądać Diversity 3 u was. Nie no, spoko, przecież nikomu nie nakazujemy oglądania. Cieszę się, że w ogóle masz ochotę to oglądać, także jest mi bardzo miło. Jezu! No mam jakieś schizy. Półmetrowy szczur. O nie, nie chcę szczurów. Ostatnio mnie atakował pająk w łazience. Nie podobają mi się takie rzeczy. Dobra, nie wiem, idziemy tędy. Coś jest? Matko. Nie, coś łazi. Coś tu łazi. Jezus, ja się boję. Tu się nie da wejść, tu musi mieć tędy. Matko jedyna. W momencie pan morderca cię nie usłyszy. O nie. Chciał cię zjeść, powoli stawiać z klasykiem. No. Wiesz, to jest straszne, że ciągle w piątek mi coś się nakłada na twój live i dziś koncert Bartka Kaszuby i serduszko dostałem. O nie, przykro mi, wiesz, bo bardzo. Czy ja tam widzę oczy? Nie, to chyba była lampa czy coś. Tak jak to wyglądało. O-o. Jezusie! Boże, co to było? Wybuchło mi w twarz. A nie. Aha, i to jest... To, a coś mam tu zrobić? Nie. O. Dobra, nie wiem, tu się wracamy chyba. Jezu, te dźwięki. Cześć, Ciro Janusz. Długo mnie nie było. Widzę, że gramy przyjemną gierkę. Słyszałam ostatnio, że zapowiedzieli obserwera na PS5. O! To nawet nie wiedziałam. A, bo to nam tu otworzyło przejście. Dobra. Właściwie już kończymy, Max, dzisiaj chyba tą grę. Albo jesteśmy prawie przy końcu. Także... No, tak wpadacie na końcówki. Jeny... Aha, nie mogę tak. Czekajcie, muszę włączyć ten noctowizjer, bo ja nic nie widzę. Chyba jednak tędy mamy iść. Zaraz, a ja tu nie byłam? Tak mi się wydaje, że widziałam już tą reklamówkę. Może to była jakaś inna reklamówka, nie wiem. O, to są te oczy. Matko. Jezu, boję się. Ojej, tam było coś a propos Diversity 3, więc nie mogłam przeczytać, o nie. No bo nie liczy się jak się zaczyna, liczy się to jak się kończy. Czy to było na odwrót? Aha, sepa. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Nie chcę kanałów, już chcę stąd wyjść. O, dobry wieczór, pałaszu i gry. Bardzo pałaszuje gry. Bardzo ciekawy nick. Mi też miło cię widzieć na czacie. Serwer miał być serią na live, na której chciałam być w całości. Byłam na pierwszym i teraz na ostatnim. O nie, Kabi. Dobrze, że przynajmniej znasz początek i koniec. To zawsze jest coś. O, jakieś schody do góry. Wychodzimy z kanałów, nareszcie. Jej. Sukces. Sukces tak trochę. Schody do góry. Żonka matelni. O Jezus Maria. Ojej. Sanktuarii nawet się tak nazywa. Trochę się nie spodziewałam, że to będzie się jednak jakoś nazywać. O, a tu mogę? Nie. Ale tam był chyba był... Byliśmy w głowie tego potwora, to on tu gdzieś na śmietniku kombinował coś. Ja tu coś mogę zrobić? Nie.
Już mi w gardle siedzi masakra. Muszę się napić. Ja nic nie wiem, tylko że gra nazywa się Observer Red Horror. Okej. Okay. Miałam dzisiaj wykłady online i gdy wykładowca zarządził przerwę, to jeden koleś nie wyłączył kamerki i wstał i okazało się, że siedzi w samych bokserkach. O, to mieliście ciekawe widoki. Ale jak ja bym miała takie wykłady online z domu, to też bym siedziała albo w piżamie, albo w czymś tam. To co się będę przejmować? Zdjęcie, które ukazuje, jak wyglądam z samego rana, nie? Kanały są piętrowe? Co? Halo? Seba, nie strasz mnie. O Boże, Aiden. Ty jeszcze z tymi shipami. Dobra, znaleźliśmy sanktuarium. Uuu, tam, czy tam jest coś do ćpania? Nie, to tylko takie niebieskie coś. Pianino rozwalone. Chyba już nie ma żadnych tabletek do ćpania, nie? Skoro jesteśmy na końcu gry. Chociaż mogą być jakieś jeszcze zdjęcia twórców czy coś. Dobra, włazimy. Dzień dobry. Czy to sanktuarium, to szpital psychiatryczny? Tak, ma stałą stocznię, dokładnie. Powinienem też mieć zajęcia online takie rozszerzające po kursie. Nie byłem na żadnych od marca, o nie! Jak ci się grało? Znaczy, Obserwera w sumie całkiem nieźle, aczkolwiek wolałam bardziej poprzedni styl twórców, czyli Layers of Fear. Trochę bardziej mi się podobało. Aczkolwiek no, jest to taki ciekawy zabieg, jakby takiego futurystycznego świata, gdzie jest dużo elektroniki dookoła i dużo psychodelii. Ale no... Jakoś tak, nie wiem, bardziej polubiłam Layers of Fear. Dotarłem do sanktuarium, wygląda jak jakiś salon VR. Jak dotąd ani śladu po Adamie, lepiej się rozejrzę. Hej, ale tak swoją drogą jakieś salony VR istnieją w naszym świecie, czy nie? Panko, zamów sobie przez Dark Web. Eddie dostarczy. Okej. Okay. Tylko nie wiem, czy dostarczają do dystopijnego Krakowa. Dobrze, nie ma śladu po Adamie. Można tu wejść? Nie. Tędy? O, tędy. Opuść mnie. Można iść do przodu albo tu. Jezus Maria, co to jest? Nie, tu nie można. Co to? Jakaś barierka niewidzialna? Sprytna. Są jakieś komputery? Jakiś Matrix leci tutaj. Są, zazwyczaj je podpinają pod kina 7D. Jezus Maria, są już kina 7D? Ja słyszałam ostatnio o jakimś 5D. Gdzie zniknęło 6D w ogóle i co to jest 7D? Nie słyszałam o salonach VR. Wiem, że salony gier i spaby z grami, bo byłam, ale VR pewnie też mają. Się nazywa bug w grze. Halo, jak bug? No ja też nigdy nie miałam do czynienia z VR-em. Nigdy nie miałam tego na głowie. Chociaż nie, raz miałam. Chyba na PGA jakimś. Ale czułam się w tym jakoś strasznie źle, w sensie. O, to jakaś bogini? Bogini Krakowa. Nie no, to wygląda jak kościół po prostu. Sanktuarium to jakiś kościół. O, ktoś tu miał fotel. Tu coś mam kliknąć, ten teges, nie? Że mam usiąść. Chiron tym zarządza. Fajnie. Ale co ja mam z tym zrobić? Czy ja tu mam wejść? Nie. Nie rozumiem. Jest jakaś godzina. $69,000 glutków. Wow.
Do takiego kościoła może nawet bym poszła. 7D, czyli nie dość, że kino 3D, to jeszcze rusza ci się fotel, puszczają zapach, dźwięki są jakby bliżej ciebie. Jeszcze zamiast okularów 3D, no ci dają gogle VR właśnie. Ja cię kręcę, Ciro Janusz. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego może istnieć. A ty mi mówisz, że istnieje. W jakim ja świecie żyję? No ej, no! Co ja mam tu zrobić, niby? A tu coś! Okej, pokazują mi jakiś filmik. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. Jej, jaka uśmiechnięta. Po co, gdzie ja jestem? Daniel Lazarski. Nie będziemy grzeczni i miłi. Ja mam tylko 10,5 tysiąca glutków, ale to dlatego, że często coś kupuję. O! No i u mnie miejsce takie kino zrobili, ale seanse są krótkie, zazwyczaj do 20 minut. Pewnie dlatego, że ludzie by nie wytrzymali. Ale to by było śmieszne. W sumie. Po co? What do you need by name for? Customer name is needed in order to confirm a reservation. Matko, ale ona trzepocze tymi swoimi rzęsami. Normalnie aż mnie tam. Aż mnie wzięło. Gdzie ja jestem? What is this place? Sanctuary Salon, established 2074. The salon offers top quality virtual reality experiences, expertly crafted to meet our customers' needs. Sanctuary, your safe refuge in an unsafe world. Okej. Chyba muszę podać moje imię i nazwisko. I przestanie tak mrugać z tymi swoimi miotłami, bo jej zaraz odpadną. O Boże. Niby Kraków w przyszłości, ale babka mówi do nas, bo... Znaczy w przyszłości zginie język polski w Europie, będziemy gadać wszystko po angielsku. Nie no, przypuszczam, że po prostu, nie wiem, mieli budżet tylko na jeden dubbing, a dubbing angielski bardziej się opłaca, no bo dotrą do większej liczby osób. Aczkolwiek zdarzało się tutaj, że były głosy po polsku, były czasami jak w głowie kogoś byliśmy, to się słyszało jakieś głosy po polsku, jakieś takie zlepione, także można było tu usłyszeć język polski też. Daniel Lazarski. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. Kapsuła, okej. O matko jedyna. Aha. Czy mam tam podejść? Jezus, boję się. To jest po angielsku, większa szansa, że pójdzie świat. No tak, to prawda właśnie. Właśnie nie wiem, czy my lecimy w kosmos, czy co. Wow. Dziwne, że on tam wchodzi i nawet nie pyta się, o co chodzi i w ogóle po co on to robi. Ma wywalone trochę. Chyba, że faktycznie sobie zamówił taką kapsułę. Okej. Okay. Matko. Jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu. Nie podoba mi się tu. Cześć, Alexa. Okej, okay, nie wchodź tam. No, ale nie mogę, bo muszę skończyć tą grę. Znaczy, to muszę tam wejść. O co on przeszedł w toku tej gry, to by mnie zdziwiło, jakby miał wywalone. Podobnego do gry Fallout 4. Nerkę ci zabiorą. No cóż. Okej, okay, nie wiem, idziemy przed siebie. Nie mam innego pomysłu na razie. Wow, jak tu jasno. Jakaś woda? Okej, okay, jak biegam, to się robi jasno. Okej. Okay. No nie, nie jak biegam, to chyba samo się tak robi. A tam coś jest chyba. Czy nie? To są jakieś krzoki. Krzoki. O, świetnie, znowu mam problem z orientacją w tym terenie. Czy my wylądowaliśmy w raju? Nie mam pojęcia.
Ale wygląda tu ładnie nawet. Na piekło z piekła rodem, aha. Nie wiem za bardzo tylko dokąd mam pójść. Jak coś nam zaraz tu nie wyskoczy, to będzie problem. Mi się wydaje, że jednak tu trzeba się kręcić po tym. Chyba, że co to jest? Aha, to się można przeniknąć. A tutaj jak się dojdzie na koniec mapy, to co jest? Koniec mapy i lipa. Nie da się pójść dalej. Dobra, rozumiem. O, matko. Teraz szukanie, dokąd mamy się udać. Latarkę? Nie. Jedyne, co mogę używać, to swoich zmysłów, ale jak jestem w tej maszynie, nie mogę. Więc trochę lipa. Poszłaś na grzyby, ale nie sądziłaś, że znajdziesz halucynki. Tak, coś tam dostań. Świetnie. Sieć neuronowa, mówisz? A, możliwe w sumie. Trochę tak wygląda. Bo w sumie neurony też wyglądają trochę jak drzewa. Może do tego drzewa na środku musimy po prostu pójść. Nie wiem, czy ja tu byłam. Wspominałam, poszłam dalej. Jakieś wielkie drzewo po środku, no dobra. Okej. O, tu coś jest. To jest Adam. Yes. I know it's hard to believe after all you've seen, but I need you to trust me on this. We don't have much time. Okay. What about the body I found? It's complicated. What you found wasn't me. Not anymore. But I'm here right now, and I need your help. If you're my son, prove it. Would I do that? Yeah, cool. Just try. Tell me something only we would know. Mountain hunting. Polowanie na góry, co? What? When I was a child, you would sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river and watch the sunrise together. And for that smog to clear just enough that we could see the mountains. Yeah, it never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? Okay. Widzicie, do czego prowadzi weganizm? Później zmienicie się w drzewa, o nie? O, Lawrence mówi, że jesteś podobny do Adama. Ukrywanie się przed Chironem. Praca dla Chironu. I know you were working for Tygon. How are they involved in all this? In all the wrong ways. I have to admit, you were right about the corporation. At the end of the day, all that matters to them is the bottom line. Cześć, Katarzynka. No, zmierzamy do końca, Torgus. Nie wiem, jak daleko jesteśmy od końca. Co se bawię chyba. Badania zabójca ofiary. Ojeju, badania. Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm. To exist long past your physical body. Beyond limitations. Aha, czyli tak jakby on teraz tak istnieje? Beyond being human. Just to keep existing. Sounds like a living nightmare. You haven't changed, have you? I knew you Boże, serio. Nie chciałabym tak żyć. Nie w ten sposób. To jest Victoria. Pytanie, dlaczego wczoraj i dziś nie przyszło mi powiadomienie o tym, że prowadzisz live? Nie wiem, Victoria, niestety. Twitch czasami nie ogarnia. Ale polecam ten. Polecam wpadać na Discorda albo zaglądać na YouTube'a albo na Twittera chociażby.
Postaram się też za jakiś czas informować jeszcze na Instagramie, że prowadzę live, więc jakby już wszystkie możliwe miejsca, gdzie mogę dawać informacje, to daję. Tylko po prostu musicie tam trochę też ogarnąć sobie. Także... Także no niestety ja ci nie pomogę w kwestii tych powiadomień, bo Twitch to niestety zawodzi czasami. Wydaje mi się, że zostało... Ojej, nie zdążyłam przeczytać. Ofiary, zabójca, jak do tego doszło? Zabójca. I still don't see how the splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. Elementem spoza równania. Convenient tool. Ofiary? Helena saved your research and smuggled it out of Cairo. Got her killed. Yes, and I'm here too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the surgeon? What was his angle? Yeah, Jack. He admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. Okej. W jakimś rodzaju półtrupa, który jest podłączony do komputera i jego neurony jeszcze działają, utrzymują go przy życiu, dzięki czemu jest w stanie świadomości, ale tak nie do końca. No, to tak jakby w sumie przeniósł się do świata cyfrowego i po prostu jakby jego ciało przestało istnieć. Trochę to tak wygląda. Za idea celu święce środki. No. Jak do tego doszło? No, nie mogę kliknąć. Wow! Nie, przepraszam, przeklikałam. Managed to get out before it was too late, hoping they couldn't follow me into the web. But they could. They came after me with a virus, a hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be gone for good. How can we stop it? We can't. I tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which gives us only one option. A manual override. That's where you come in. Czas znieść kwarantannę. O nie. Tak, jedna z tajemnic zakończenia rozwiązania. Adam żyje, ale w przestrzeni cyfrowej. O. Ale kosmos. Where does the signal come from? W sumie mogliśmy się tego spodziewać, nie? Narrowed it down. Seems to have originated in the adjoining building. The high rise? Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. Signal appears to be coming from the upper levels. To ja jeszcze tam muszę wejść? O nie. Watch your step. Chiron still has control over that place. Trochę mi się nie chce. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Widzę, że jest ze światłem. Super. No, dokładnie trzeba. Okej, i to tyle. Muszę wleźć do ich budynku i im coś tam ręcznie obejść. Ja pierniczę. Czy tam będą jakieś skradanki, bo już mi się to nie podoba. Synku, masz bardzo przystojny ekran. Pewnie dziewczyny ciągle ci to mówią. A, urocze. muszę znaleźć sposób, by zakończyć kwarantannę. To jedyna szansa, by ocalić to, co zostało z mojego syna. Sygnał dochodzi ze starego hotelu, wyrastającego ponad kamienicę. Idę tam. Świetnie. Pytanie retoryczne ze skradankami. Chcę wiedzieć, Seba. Chcę wiedzieć. W początku tej rozmowy mówił, że ma dużo czasu, a rozgadał się jak Katarynka. No, trochę. Ale to zawsze tak mówią. Dzisiaj będzie jeszcze Runner 3. O, właśnie. Ktoś już powiedział, przepraszam. Cześć, Debedu. Nie, Seba. Jezu, poddaję. Robimy przerwę za to.
Już mi się tak nie chce w skradanki, to jest tak najgorsze. Już bardzo przystoję na ekran, ile masz cali. O Boże, dobra, robię przerwę. Muszę się nastroić do tych skradanek. Zaraz wracam.